Cześć. Jeszcze się nie znamy, ale myślę, że to dla Ciebie i dla mnie ważny temat, skoro oboje tu jesteśmy. Zaczynamy pierwszy odcinek z serii podcastów o masturbacji i nofapie. Jaki negatywny wpływ ma to na nasz organizm? Opowiem wam, jak masturbacja i uzależnienie od pornografii uszkadza nasze ciało i jakie choroby wywołuje to w naszym organizmie. Pornografia i masturbacja zabiera nam życiową energię, osłabiając nasze ciało. Od strony umysłowej i fizycznej. To nie są już domysły, a fakty udowodnione naukowo przez amerykańskich naukowców, no i nie tylko amerykańskich. Cały świat powoli zaczyna zwracać uwagę na zagrożenie, jakie płynie z tego nałogu. Już dzisiaj wiadomo, że kompulsywne oglądanie pornografii i nadmierna masturbacja wywołuje takie same uszkodzenia w mózgu, jak narkotyki twarde, typu heroina czy amfetamina. Obecnie jestem ponad 9 lat na NoFapie, a moje życie diametralnie się zmieniło. Dzięki niesamowitym korzyściom, jakie otrzymałem w całym procesie zdrowienia i wychodzenia z nałogu. Awans w firmie na stanowisko kierownicze, wiele podwyżek w, w pracy, założenie dwóch firm, które bardzo dobrze działają i wiele więcej, ale o tym wszystkim i o wszystkich korzyściach, które płyną z wyjścia ne, z tego nałogu, powiem wam w tej całej serii podcastów. Kiedyś moje ciało było bardzo osłabione, pełne chorób i dolegliwości, których żaden lekarz nie był w stanie wyleczyć, a jedyne ponowne uruchomienie organizmu i wyjście z nałogu umożliwiło mi odzyskanie zdrowia. Od dzisiaj będę twoim przewodnikiem po wyprawie ku zdrowiu i szczęściu, jakie możemy osiągnąć, rezygnując z wyniszczającego uzależnienia, jakim jest masturbacja i pornografia. Od jakiegoś czasu wiele się mówi w internecie o pornografii i masturbacji i mam tu na myśli cały ruch NoFap, który promuje zaprzestanie masturbacji i oglądania filmów pornograficznych. A właściwie coraz częściej odkrywa się rąbek tajemnicy, mówiąc, że pornografia i masturbacja jest zła i szkodliwa. Która uszkadza nasze ciała. Natomiast cały czas mówi się o tym zbyt mało i zbyt płytko, i nie ujawnia się całej prawdy o szkodliwości masturbacji i pornografii. Chciałbym, aby się to zmieniło, dlatego na tym kanale będziemy szczegółowo omawiać całe zagadnienie NoFapu, które promuje zaprzestanie masturbacji i pornografii. A będziemy to wszystko omawiać i rozkładać na czynniki pierwsze w ujęciu tradycyjnej medycyny chińskiej, która już dziesiątki, jak nie setki lat temu wskazywała w swoich zapisach na możliwość seksualnego wyczerpania ludzkiego organizmu właśnie poprzez nadmierne korzystanie z masturbacji i pornografii. Nadmierne eksploatowanie swojego ciała jest niezwykle szkodliwe jest bramą wejściową organizmu do pojawienia się wielu dolegliwości czy chorób. A wiem co mówię, bo sam od wielu lat jestem w ruchu NoFap, co oznacza, że od ponad 9 lat jestem czysty i wolny od tego chorobliwego uzależnienia. A to uzależnienie zniszczyło mi życie, które odbudowałem i trwało to naprawdę wiele lat, ale o tym wszystkim opowiem wam krok po kroku, ale później. Naszą podróż po świecie wolnym od wyniszczającego uzależnienia, jakim jest właśnie porno, będziemy opierać na... Materiale jednego z ekspertów w tej dziedzinie pochodzącego właśnie z Chin, który od wielu lat prowadzi w Chinach swoich podopiecznych w procesie zdrowienia, w procesie powrotu do zdrowia i wyjścia z tego okropnego uzależnienia. Moja droga wyjścia z uzależnienia i dojścia do tego momentu, w którym jestem, właśnie opierała się o pracę szybującego orła, bo tak autor jest nazywany w swoim środowisku ludzi, którzy ponownie chcą odzyskać zdrowie. Przechodząc przez swoją drogę, odkryłem ogromną wartość tego materiału i czuję potrzebę podzielenia się tym wszystkim ze społecznością w Polsce, aby ten materiał dotarł do jak największej liczby użytkowników i odbiorców. Dlatego w tym odcinku, w tym podcaście, rozpoczynam projekt przełożenia całego materiału na podcasty, który jest niezwykle obszerny i bardzo wartościowy. Wiele osób ten materiał promuje w internecie anglojęzycznym. I domyślam się, że w wielu, wielu innych językach. Ja chciałbym, aby ten materiał dotarł do jak największej grupy odbiorców u nas w Polsce. Cały materiał będziemy omawiać w ujęciu tradycyjnej medycyny chińskiej i buddyzmu, i założeń duchowych, dzięki którym odkryjemy, jak ponownie uzdrowić swoje ciało i odbudować zniszczone, spalone połączenia neuronowe. Dołożymy do tego całą moją historię i będziemy mogli porównać teorię z praktyką. Jest to niezwykle ważne, aby nie negować tego podejścia tradycyjnej medycyny chińskiej i duchowości. Wiele lat temu próbowałem wyzdrowieć, nie rozumiejąc całych założeń, z pominięciem tradycyjnej medycyny chińskiej i duchowości, i to wszystko się nie udawało. Wierzcie mi na słowo, że dopiero wewnętrzne wyciszenie, wewnętrzne zrozumienie tematu. Cykliczne śledzenie materiałów, mogących uwolnić wasz umysł, jest niezwykle ważne, ponieważ pornografia zmienia wasze ścieżki dopaminowe. I pewnie już zauważyliście, albo dopiero zauważycie, bo możecie nie mieć tej świadomości, ale wszystko kojarzy wam się z seksem i pornografią. Jeżeli idziecie ulicą, porządliwie patrzycie na piękną kobietę, która idzie w kusej koszulce i w krótkiej sukience, to znaczy, że macie bardzo duży współczynnik uzależnienia. To znaczy, że media społecznościowe, to znaczy, że internet, wszystko co Was otacza, ukształtowało Waszą świadomość właśnie w tym błędnym kierunku. Tak ciągła stymulacja organizmu dużym podnieceniem i pożądaniem powoduje, że nie jesteście. Mężczyznami alfa, to znaczy, że nie jesteście wojownikami, to znaczy, że wasze życie nie jest prawdziwe, nie jest spełnione. To znaczy, że jesteście słabi w rozmowie, szybko się denerwujecie, szybko wypadacie z kontroli, jesteście introwertykami, ale to wszystko pokażę wam w całym podcaście, jak to zauważyć w swoim organizmie, jak z tego wyjść i jak skutecznie walczyć. Moja przygoda z ruchem NoFap to wiele lat walki i ciężkiej drogi, ale również niesamowitych zmian, jakich doświadczyłem w swoim życiu. Tak, i mam tu na myśli również supermocy, o których się mówi, e, które się uzyskuje w procesie rezygnacji z masturbacji i oglądania pornografii. Miałem niesamowite przypadki, że młoda dziewczyna popłakała się jadąc ze mną w windzie e, i przyznała się, że niesamowicie chciała mnie przytulić. I być ze mną, ponieważ biła ode mnie jakaś niesamowita energia, z którą nie mogła sobie poradzić. Miałem też przypadek, gdzie dziecko znajomego, które miało 5-6 lat, nagle chciało się do mnie przytulać i wpadło w ramiona, i rodzice tego dziecka byli no, bardzo, bardzo zaskoczeni i zmieszani, że to dziecko nigdy mnie nie widziało, a rzuciło się w moje objęcia i chciało ze mną spędzać czas. O tych supermocach faktycznie mówi się na NoFapie i one faktycznie są, natomiast ten proces musi być dobrze zrobiony i potrzeba na to czasu. Aby uchylić Wam trochę więcej tajemnicy, o czym będziemy tutaj mówić i jak będą wyglądać poszczególne podcasty, poszczególne odcinki, zachęcam do opisu tego filmu. Zerknijcie sobie, abyście mm, mogli zobaczyć, zerknijcie sobie na spis treści, ile dolegliwości i chorób możemy się pozbyć, zmieniając swoje życie, uwalniając się od pornografii. Niewiele osób sobie zdaje sprawę, że nadmierna masturbacja i oglądanie filmów pornograficznych zaburza szlaki dopaminowe w naszym organizmie, rozregulowuje cały układ nerwowy, a jest to następstwem wielu, wielu chorób całego organizmu, i te wszystkie choroby można wyleczyć, ale musimy zrobić to dobrze i krok po kroku. I już w tym momencie, na samym początku naszej drogi, chciałbym cię zaprosić i prosić o pomoc, o wsparcie. Tylko wasze wsparcie może pomóc w rozwinięciu tego podcastu. Więc proszę cię o subskrypcję, łapkę w górę i komentarz, aby algorytm YouTube'a nas polubił. To jest bardzo ważne, abyśmy mogli przejść przez wszystkie odcinki, a jest ich ponad 50. Myślę, że możemy dojść lekko ręku nawet do 100 podcastów, gdzie krok po kroku będę was prowadził. Ale ja obiecuję w zamian regularność i niezwykle wysoką merytorykę, aby przeprowadzić Was i uwolnić od uzależnienia. Zrobimy to razem i będziemy cieszyć się życiem duchowym, emocjonalnym i tą wolnością emocjonalną. No dobrze, zacznijmy od wprowadzenia i od samego początku. Ponowne uruchomienie organizmu to najlepsze lekarstwo. Jest to ogólne stwierdzenie, które, jedy, które z jednej strony oddaje sposób, jaki możemy zastosować, aby wrócić do zdrowia, a z drugiej strony jest to niezwykle mocna metafora określająca nasz kierunek. Na całym świecie niezliczone liczby osób cierpi z powodu uzależnienia od pornografii i masturbacji. Potrzebują oni ponownego resetu swojego organizmu, ponieważ cierpią na fizyczne objawy nadmiernej masturbacji. Celem tego podcastu jest wskazanie jasnej drogi do ponownego uruchomienia organizmu, pomoc osobom potrzebującym profesjonalnym rzuceniu masturbacji i przywróceniu czystości emocjonalnej, aby nie patrzeć na kobiety w sposób porządliwy, fizyczny, tak jak ukształtowało to obecnie w wielu z nas oglądanie pornografii. Na całym świecie jest setki grup forów dyskusyjnych, na których ludzie szukają pomocy. Niezliczone dolegliwości i choroby, które pojawiły się znikąd, i żaden lekarz nie umie ich wyleczyć, to problemy setek osób uzależnionych od kompulsywnego y, masturbowania się i oglądania pornografii. Myślę, że możesz mieć własne doświadczenia w tym temacie, że męczysz się z wieloma dolegliwościami fizycznymi, i nikt nie wie, co tak naprawdę się z tobą dzieje, i tylko ty sam wiesz, że coś jest nie tak. Jeśli ktoś czyta materiały w sieci o tym, że masturbacja nie jest szkodliwa, to zostaje wprowadzony w ogromny błąd poprzez fałszowanie pojęć. Niestety, świat e, oddany jest w ręce konsumpcjonizmu, ogólnej skali erotyzmu ogólnie dostępnego, chociażby w mediach społecznościowych, gdzie prawie każda kobieta pokazuje się w skąpium bikini, a nasz organizm atakowany jest ciągle poprzez treści erotyczne powodujące u nas stały poziom podniecenia. Jest to tak zwane soft porno, które jak już wiemy, jest szkodliwe dla mózgu. Masturbacja rujnuje człowieka na dwa sposoby: na cielesny i psychiczny. Kiedy zacząłem się masturbować, mój stan emocjonalny znacznie się zmienił. Łatwo się denerwowałem, brakowało mi cierpliwości, pamięci, koncentracji i siły woli. Wszystko to uległo pogorszeniu. Pamiętam, jak nie potrafiłem na komputerze przeczytać prostego tekstu. Ponieważ nie mogłem skoncentrować się na pojedynczych wyrazach, nie mówiąc o złożeniu całych zdań w całość i to były już objawy przepalenia całego organizmu. Przerażające było wówczas to, że nie zdawałem sobie sprawy ze szkód, jakie wyrządzała masturbacja. Czytałem w czasopismach o teorii nieszkodliwości masturbacji, co w połączeniu z brakiem siły woli, aby rzucić masturbację, tylko pogłębiało moje zamieszanie. Moja droga poszukiwań była naprawdę bardzo długa. No, i dopiero tradycyjna medycyna chińska połączyła wszystkie wątki i dała odpowiedź. Odpowiedź można znaleźć także w medycynie zachodniej. Teoria nieszkodliwości masturbacji jest już nieaktualna. Najnowsze badania medycyny zachodniej są zgodne z tradycyjną medycyną chińską. Na przykład, kiedy Beckham złamał kość, lekarz zalecił mu powstrzymanie się od jakichkolwiek czynności seksualnych przez okres trzech miesięcy. I według tradycyjnej medycyny chińskiej, nerki rządzą kośćmi, z kości powstaje szpik. I jeśli nie wiesz, to nerki niesamowicie są uszkadzane. To jeśli nie wiesz, to pornografia i masturbacja niesamowicie osłabia nerki. Jest przyjęte. Że okres trzech miesięcy jest wystarczającym okresem, aby nasz organizm się zregenerował i odbudował połączenia dopaminowe, nowe szlaki, aby cały organizm przeprowadził detoksykację i wzmocnił się. Natomiast nie zawsze okres trzech miesięcy jest wystarczający. Ponieważ, wielu, wiel, ponieważ wiele osób popełnia błędy, chociażby fantazując wieczorami, fantazując w dzień, i nie wiedzą, że fantazjowanie i myśli erotyczne niesamowicie uszkadzają cały organizm, ponieważ dla organizmu, dla mózgu nie ma znaczenia, czy wytwarzamy sobie w naszej wyobraźni erotyczne sceny, czy oglądamy je na komputerze, nasz organizm zaczyna się pobudzać. I to jest niezwykle obciążliwe dla nerek i dla pozostałych naszych narządów. Ale spokojnie, temat jest skomplikowany. Ja Was przez niego przeprowadzę. Chciałbym Wam teraz powiedzieć o wielu osobach, które cierpią na wypadanie włosów. Gdy jest ich dużo, nie myśli się o ponownym uruchomieniu, ale gdy już się traci włosy, jest już za późno. Ponieważ dana osoba będzie potrzebowała naprawdę kilku lat na regenerację swojego organizmu. Cierpiałem również na wypadanie włosów. Stan ustał, a gęstość moich włosów stopniowo się poprawiała, gdy zacząłem ponownie uruchamiać swój organizm. To cierpienie rozpoczęło moją podróż w kierunku ponownego uruchomienia. Obecnie jestem wyznawcą tradycyjnej medycyny chińskiej. Teraz sobie zdaję sprawę, że posiadanie wiary daje ogromną siłę duchową. Dlatego, dlatego zachęcam Was, abyście odnaleźli siłę w wierze i w duchu, abyście wiedzieli i potrafili uciec od naprawdę dużych pokus, przed którymi stoimy. O ile mi wiadomo, zarówno Isaac Newton, jak i Einstein wyznawali przekonania religijne. Einstein bardzo lubił buddyzm. Wiele naukowców wyznaje wiarę religijną. W tej chwili jestem nie tylko wyznawcą religii, ale także zwolennikiem tradycyjnej medycyny chińskiej i ogólnie zdrowego trybu życia. Ne... Tradycyjna medycyna chińska jest nauką samą w sobie i bardzo pomaga w procesie powrotu do zdrowia, jak ćwiczenia, które pomagają wzmocnić nerki i organizm, tak, tam, tak aby odbudować uszkodzone ciało. No dobrze, a teraz porozmawiamy sobie o stanie odzyskiwania. Wiele osób jest zainteresowanych, jak szybko udało odzyskać mi się zdrowie. Dlatego, w mojej odpowiedzi, postaram się być bardziej, bardziej szczegółowy i bardzo dokładnie to opisać. Najpopularniejszym pytaniem, jakie otrzymuję na forach, jest pytanie, czy da się odzyskać zdrowie i ile czasu to zajmuje. Moja odpowiedź jest następująca. Powrót do zdrowia jest z pewnością możliwy i można wyleczyć to uzależnienie. Czas potrzebny na to będzie różny, w zależności od osoby, ponieważ wszyscy mamy inną fizjologię i inny poziom uzależnienia. Zwykłe osoby prowadzące zdrowy tryb życia i kochające ćwiczenia fizyczne co jest niezwykle istotne w tym wszystkim to taka osoba będzie cieszyć się szybszym powrotem do zdrowia. Masturbacja powoduje obniżenie zarówno ciała, jak i umysłu. I według tradycyjnej medycyny chińskiej jeśli umysł nie jest zdrowy, Ciało nie będzie również zdrowe i odwrotnie. Dlatego, jeśli się masturbujesz, twój umysł na pewno ucierpi, ponieważ nie znajdziesz ulgi, co z kolei spowoduje uszkodzenie ciała, co sprowadzi do błędnego koła. Nauka restartu to przeżycie i metamorfoza. To promocja własnego stanu zdrowia. Oponowując cały ten proces ponownego uruchomienia, będziesz miał kontrolę nad własnym losem i nie będziesz spętany kajdanami pożądania, a tym samym nie będziesz w stanie się uwolnić, aż do całkowitego pogorszenia się stanu zdrowia. Spotkałem niezliczoną ilość osób cierpiących na zaburzenia lękowe, niewiarygodnie wiele osób. Sam byłem tego przykładem. Wiele braci. Cierpi także na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i uogólnione zaburzenia lękowe. W rzeczywistości wszystkie te problemy są dość podobne, a różnica polega jedynie na ich orientacji czy nazwie. Cechą wspólną jest ilość agonii powodującej objawy fizyczne wynikające z masturbacji. No dobrze, e, a porozmawiajmy teraz o, regener o regeneracji fizycznej. Jak to było? Po pewnym. Po ponownym uruchomieniu przez jeden rok objawy mojego uogólnionego zaburzenia, moich uogólnionych zaburzeń lękowych, zaczęły znikać. W tym, regule, w tym roku naprawdę regularnie ćwiczyłem i zwracałem uwagę na swoje ciało, jednocześnie trzymając się z daleka od jakichkolwiek pokus. Przez ostatnie pół roku byłem uzależniony od leków i było to bolesne doświadczenie. Gdy lek straci swoją moc, lekarz przepisze inny w jego miejsce mocniejszy. Zwykle pacjent, który cierpi na uogólnione zaburzenia lękowe, jest sceptyczny wobec jakichkolwiek lekarzy, ponieważ wiele osób spotkało się z błędną diagnozą. Lekarz traktujący osobę cierpiącą jak klienta, a nie jak pacjenta, dla którego priorytetem jest zabieranie pieniędzy i wypisywanie leków, a nie dbanie o jego zdrowie. No niestety tak cały świat się zmienił, tak jak wspominałem, w tak zwany konsumpcjonizm. I po ponownym uruchomieniu zniknęły moje doświadczenia związane z częstym oddawaniem moczu, z bólami dolnej części pleców, wraz z dużą rudnorożnością innych objawów fizycznych. Studiowanie tradycyjnej medycyny chińskiej uświadomiło mi, że niedoczynności esencji, że niedoczynność esencji nerkowej jest przyczyną wielu chorób. Kiedy esencja nerek jest silna, choroby w naturalny sposób zostaną odparte. Wcześniej, gdy cierpiałem na wypadanie włosów, traciłem garść włosów dziennie. I według tradycyjnej medycyny chińskiej, poziom esencji życiowej odzwierciedlony jest w oczach. Można zatem ocenić ogólny stan zdrowia danej osoby po prostu patrząc jej w oczy. Esencja jest przechowywana w nerkach. I jeśli nerki są osłabione, to w naturalny sposób osłabia się pozostałą część narządów. Słabość będzie widoczna w oczach. Inną rzeczą jest to, że siła mojego uchwytu w dłoni również staje się mocniejsza. Siła uchwytu jest często odzwierciedleniem stanu wątroby. Wątroba i nerki mają to samo źródło, co oznacza, że gdy element wody w nerkach jest niewystarczający, element drzewa wątroby wysycha, a objawem jest to, że dana osoba łatwo się irytuje i denerwuje. Innym objawem jest osłabienie uścisku tej osoby. Wcześniej cierpiałem na problemy ze snem w postaci bezsenności i nadmiernych snów albo braku całkowicie snów. Po rzuceniu masturbacji na ponad dwa lata, jakość mojego snu znacznie się poprawiła. I zwykłe objawy ogólnych zaburzeń lękowych, takie jak drżenie mięśni, drgawki ciała, całkowite, e, całkowicie zniknęły. Mój szum, w uszach również, e, mój szum w uszach również się bardzo wyciszył. Tradycyjna medycyna chińska mówi, że nerki rewitalizują uszy. Wielu braci cierpi na szumy uszne e, i po pół roku ponownego uruchomienia, szumy uszne naturalnie zanikają. Bo, jest, bo wzmacniamy w tym czasie nerki. Jak wyglądał u mnie powrót do zdrowia psychicznego? Ponieważ zaangażowałem się w masturbację, czułem się gorszy i stałem się bardziej e, autystyczny, a nawet miałem skłonności do samookaleczeń. Ponieważ nie mogłem porzucić masturbacji, nienawidziłem siebie za to, że jestem bezużyteczny i miałem ochotę. Oczerniać siebie za to wszystko. Z powodu masturbacji mój wygląd stał się brzydszy i dekadencki. Wielu braci, wiele osób podziela te same opinie, że ich wygląd stał się brzydszy po rozpoczęciu masturbacji. Tego rodzaju uczucie nie jest fałszywe. Jeśli utracisz swoją esencję życiową, to jak nie osłabić swojego organizmu? Tego typu zmiany w wyglądzie zostały szczegółowo zbadane właśnie w tradycyjnej medycynie chińskiej. Twarz jest jak lustro. Kiedy narządy ulegną osłabieniu, będzie to naturalnie odzwierciedlone w Twojej twarzy. Osoba, która zrozumie tę dyscyplinę, te założenia tradycyjne medycyny chińskiej, będzie w stanie natychmiast określić stan zdrowia danej osoby, patrząc jej w oczy. Odkąd rzuciłem masturbację i odkąd zacząłem ćwiczyć, moje ciało zaczęło się wzmacniać. Nauczyłem się dbać o swoje ciało. E... I zacząłem odbudowywać swoją esencję. Dziś moja cera została całkowicie przywrócona do zdrowego stanu. Wcześniej mój wygląd można było opisać jednym słowem przyćmiony. Często osoby, które ma niedobór esencji nerkowej, boi się i łatwo wpada w gniew. Dzieje się tak dlatego, że energii rządzą gniewem, a złość uszkadza nerki. Chodzi tu o emocje. Kiedy teraz staję twarzą w twarz z lustrem, Widzę tylko pewną siebie osobę, radość i zdrową osobę. Zdrowe, ja. Dekadencki wygląd, nędzne i brzydkie rysy twarzy już bezpowrotnie odeszły. W tym miejscu chciałem Ci podziękować. Jeśli dotarłeś do tego momentu, do tego miejsca w tym podcaście, to znaczy, że ten temat jest dla Ciebie niezwykle istotny. To znaczy, że potrzebujesz pomocy i chciałbym, żebyś przemyślał to, co dzisiaj Ci powiedziałem. Że. Nadmierna masturbacja, nadmierne oglądanie pornografii, nadmierne stymulowanie swojego organizmu, niepotrzebnym podnieceniem, patrzeniem na rozebrane kobiety, porządliwym spojrzeniem na ludzi powoduje nieustanny proces wyniszczenia Twojego organizmu. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to chciałbym Ci podziękować. To znaczy, że ten temat jest dla Ciebie naprawdę ważny i może potrzebujesz pomocy. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka, który niebawem się pojawi, gdzie będziemy omawiać każdy punkt, każde zagadnienie krok po kroku. Jeszcze raz zachęcam Cię do tego, żebyś spojrzał sobie na spis treści pod filmem, gdzie opisałem rozdziały, które będziemy poruszać, które będziemy. Omawiać w tych podcastach. Jeśli masz jakieś pytania, zachęcam Cię do e, udzielania się w sekcji komentarzy. No i zachęcam do subskrypcji i do promowania tych postów. Im więcej osób będzie o tym wiedziało, tym bardziej będę mógł Wam pomóc. Trzymajcie się. Cześć!